Cześć, witam was w zupełnie innej scenerii niż standardowo. Mianowicie dzisiaj zaczynamy grillowanie. Zbliża się majówka. To nasze narodowe święto grillowania. Dlatego Dozo przygotowało coś specjalnego dla was. Japońską wersję grilla. Czyli yakitori. Yakitori z kurczakiem. Mamy yakitori z wołowiną. Dorzucimy do tego stek z łososia. Stek z polędwicy, naszej polędwicy, którą bierzemy z pniew i na pewno państwo znacie, bo nieraz ją próbowaliście. I coś specjalnego. Mamy kilka porcji wołowiny wagyu. To mamy ją w całości. A za chwileczkę pokażę wam, jak nasz gastrobohater załatwi sprawę, żebyście wy mieli troszeczkę wygodniej w domu. Jak to wygląda? Już wam pokazuję. Wszystko jest przygotowane, zwakowane, gotowe praktycznie od razu do smażenia. Niektóre rzeczy przygotowaliśmy już odrobinę wcześniej. Tutaj są na przykład szaszłyki z krewetkami. Co mamy dalej w tej naszej pięknej torbie? Ale jak wspomniałem, yakitori z wołowiny i yakitori z kurczaka. Te są na słodko właśnie z naszym teriyaki. Mamy jeszcze steki, które też już uprzednio zamarynowaliśmy. To jest ta nasza wołowina, którą państwo doskonale znacie teraz w wydaniu takim na grilla. I to, o czym wspomniałem wcześniej. Czyli stek z przyrostem tłuszczu, wołowina wagyu, którą możecie spokojnie przygotować we własnym zaciszu. To już oddaję. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, to od razu zaczniemy smażyć. Może zaczniemy od yakitori. Mamy już przygotowanego kurczaka, jest przygotowany na słodko. W środku marynaty mamy czosnek, imbir. Zamarynowane jest to w sake i właśnie słodkim sosie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jest pięknie zglazurowane, będzie nam się super karmelizowało na grillu. I da to super smak. I co? Nie czekamy dalej. Wrzucamy to bezpośrednio na grilla. Słyszycie? Już zaczęło skwierczyć. Żeby nie czekać i nie przedłużać, to lecimy od razu z resztą towaru. Mianowicie otwieram szaszłyki z krewetką. Tutaj główne nuty to czosnek, kolendra i chili. Limonkę, którą tutaj widzicie, wrzuciliśmy specjalnie. Dlatego, że ładnie przełamie nam smak, da nam takiego świeżego charakteru i przy okazji będzie super kolorystycznie wyglądało. Kolejną z rzeczy jest yakitori z wołowiną. Mamy śliwkę marynowaną w sake, naszą polędwicę wołową. Całość jest na ostro. I z tym tylko jedna rada taka ode mnie. Wołowinę trzymajmy zdecydowanie krócej niż nam się wydaje. Myślę, że wtedy, kiedy uważamy, że jeszcze połowa czasu, powinniśmy ją spokojnie przewrócić lub zdjąć grilla. Patrzcie, jak ona wygląda. Muszę się za chwilę pomęczyć. No, worki niestety tak mają. Dobra, walczymy. Cyk, cyk. I wrzucamy drodze. Słuchajcie, jak te szaszłyki sobie dochodzą, to po około 2 minutach przewracamy pierwszą część. Mam tu na myśli yakitori z kurczakiem. One są wstępnie przygotowane przed nas metodą sous vide, czyli już są delikatnie podgotowane, aby nie trzeba było ich długo przeciągać na grillu. Mogę wam w międzyczasie pokazać, jak to wygląda po około 2 minutach. Dobra, wrzucamy go z powrotem. Podobnie krewetki. Zobaczcie, są pięknie przerumienione z jednej strony. Przewracam ją teraz na drugą. No i nasza kochana wołowinka. Tak jak wspomniałem, lepiej połowę krócej, niż się przyciągnąć. Położyliśmy ją jako ostatnią na grilla. Przewracamy ją razem z pozostałymi. Bardzo istotne jest w tym grillowaniu, jeżeli chodzi o styl japoński, utrzymywanie temperatury. Niech to będzie troszeczkę wyższa temperatura, powiedzmy około 250-240 stopni. To jest bardzo istotne, dlatego że tutaj proces trwa o wiele krócej. Tak jak wspomniałem, nie mamy żadnych grubych kawałków, to są yakitori, więc nie warto trzymać ich zbyt długo, żeby były cały czas soczyste i cały czas smaczne. Jak widzieliście, to wszystko już ładnie się rumieni, a ja spokojnie przechodzę do następnej części. Teraz będziemy smażyć stek z naszej polędwicy wołowej pochodzącej z pniew. Tutaj mamy ją zamarynowaną m.in. w japońskim musztardzie karashiko z dodatkiem oleju sezamowego, japońskich przypraw i oleju sezamowego. Tak wygląda. Możecie delikatnie zebrać nadmiar marynaty. Ci, którzy wolą bardziej krwiste steki, mogą ją zostawić. Chodzi o to, żeby się za bardzo nie spaliła, a dała tylko fajny aromat. Minęły kolejne 2 minutki. W tym momencie yakitori
jest już gotowe do zjedzenia. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. W ten sposób wyglądają. No i nasza ulubiona wołowina. Zobaczcie, nie jest nawet mocno przypalona. Jest tylko delikatnie zrumieniona. I to w zupełności wystarczy. Teraz wam pokażę przy następnym przeszłyku, jak ją zdejmę. Że nie chodzi o to, żeby ją wysmażyć, wygrillować i zrobić z niej pusty wiór. Wołowina najsmaczniejsza jest, jeżeli jest średnio wysmażona. Próbuję nawet odrobinę odkroić. I zobaczcie, jeszcze jest odrobinę czerwona. Tutaj jest praktycznie surowa. I o to właśnie chodzi, żeby była soczysta. Wracamy do naszego steka. Przerzuciliśmy go. Grillujemy na początku po 2 minuty na stronę. Bardzo dużo zależy od tego, jak intensywnie pali się w waszym grillu. Jeżeli to jest bardzo duży ogień, myślę, 2 minuty na stronę, ewentualnie 3 minuty na stronę i macie średnio wysmażony stek. Jeżeli chcecie zrobić go bardziej wysmażony, dodajcie po minucie. Myślę, że spokojnie nam wystarczy. Jeżeli ktoś woli bardzo krwiste, no to po tych 2 minutkach praktycznie już jest do zdjęcia. Na pewno będziecie zadowoleni. Może się przyjrzę jeszcze trochę. W międzyczasie pokażę wam naszą wagyu. Mam tutaj kawałek jeszcze niepokrojony na steki. Chcę wam tylko go przekroić i pokazać, jak wygląda jej marmurkowatość. Zobaczcie. Od razu zastrzegam, że to jest towar deficytowy i limitowany, ale mimo wszystko chcemy wam dać możliwość spróbowania chociaż kilku kawałków. Dla wszystkich nie wystarczy, ale jak widzicie, ja mam chociaż trochę. Nie bójcie się też przewracać mięsa. Nawet po minucie można już go odwrócić na jedną stronę, później przewrócić na drugą z powrotem. Ważne, żeby pilnować czasu, który nam cały czas gdzieś tam ucieka. Widzicie, 3 minuty jeszcze mi zostały, co oznacza, że do końca grillowania no mamy już chwileczkę. W tym czasie zobaczcie, jak mięso się ładnie rumieni, przywraca. Mimo, że jeszcze mamy ją bardzo miękkie, czy jak dotkniemy, to jest w tym momencie jeszcze krwiste, to już widać bardzo fajne prążki od grilla. Dobra, lecimy z przewracaniem i zobaczcie, jak pięknie wygląda nasza polędwica. Zobaczcie, pięknie skarmelizowana, złoto-brązowy kolor. Jeszcze nie, jeszcze druga strona. Na drugiej stronie zobaczcie, że ma też piękny wypływ takiego czerwonego soku. To nie jest krew, to jest sok z mięśni. I fajnie, żeby on został też w środku. Dlatego druga strona, dopalamy ją i będziemy jeść. A w międzyczasie pokażę wam, jak zaopiekować się wagyu. Wagyu, czyli jedna z najdroższych, a zarazem najbardziej ekskluzywnych i smacznych ras bydła na ziemi. Oczywiście japońska rasa. Ten stek już jest zamarynowany. Też widzicie piękne przerosty. Co jest istotne w robieniu tego, a czego nie robiliśmy nawet przy tamtej polędwicy? Mianowicie łój wołowy. Tutaj mamy rozpuszczone odrobinę łoju wołowego. W tym momencie trzeba delikatnie zamoczyć cały stek. Nie bójcie się, nawet jeżeli troszeczkę będzie z niego skapywało, to wszystko spłynie na grilla. I w tym momencie ustawiamy sobie czas na 3 minuty. To jest bardzo istotne, bo przy tej wołowinie każda kolejna minuta, każde sekundy będą ją przyciągały zbyt mocno, co sprawi, że stracimy urok i straci smak. Dlatego wrzucamy. Coś się nam od razu zamieniało. I odpalamy 3 minuty. Zobaczcie, pięknie kapie. Jak pięknie kapie. Jeżeli wam się pojawi ogień w tym momencie, jak widzicie na pewno tam na grillu, nie przejmujcie się tym. Ważne, że to nie był zbyt intensywny, żeby nam nie spalił steka, ale te płomienie muskające od dołu dadzą nam jeszcze fajniejszego takiego dymnego aromatu. Zobaczycie, że to jest naprawdę, naprawdę super. No i wcale nie zniszczy tego, nie musimy tego za bardzo podlewać. Chyba, że ktoś ma ochotę, to delikatnie możemy stropić cydrem jabłkowym. Wtedy będziemy mieli taki lekko jabłkowy, zarazem skarmelizowany, lekko nawet orzechowy posmak. A ja w tym momencie zdejmuję naszą standardową polędwicę. Zobaczcie, też jest pięknie zrumieniona z jednej i z drugiej strony. Ja lubię krwiste, dlatego zostawiamy to dosłownie na minutę. Niech to sobie odpocznie. A już zaraz pokażę wam, jak wygląda po przekrojeniu. Mamy 1,5 minuty. Spróbuję to teraz przewrócić.
Zobaczcie, zobaczcie, jak łój sprawił, że wszystko się pięknie skarmelizowało, jakie to jest złote. Odkładamy na drugą stronę i lecimy dalej. Zostaje nam minuta 20 i wtedy będziemy sprawdzać. Mamy czas na przegryzienie truskawki. Zapraszam. Dobra, nie ma co się zajadać truskawkami. Zobaczmy, jak wygląda nasza polędwica. Tak jak wspomniałem, chwista, jeszcze parująca. Jeżeli chcielibyście ją mocniej dosmażyć, tak jak wspomniałem wam wcześniej, spokojnie, jeszcze minuta na jednej, minuta na drugiej stronie. Możecie nawet w międzyczasie zdjąć ją na deskę, odrobinę odkroić i wtedy macie przegląd, czy już jest ok, czy to jest wasz stopień wysmażenia, czy jeszcze chcecie przeciągnąć ją troszeczkę. Zawsze macie możliwość, ewentualnie odłożyć wtedy z powrotem na grilla. Moje jest w stanie takim, jak lubię najbardziej, tylko zostawiam ją w całości. Wasze. Ale właśnie w tym momencie mamy koniec czasu. Druga strona. Pierwsza strona. O, cichutko. I voilà. Mamy gotową. Masełko czosnkowe. Odkrajamy delikatny kawałek. Ono jest w temperaturze pokojowej. Nie trzeba go trzymać w lodówce, wtedy nam się fajnie rozpuści. Odkładamy na takiego gorącego steka. I zobaczcie, jak już zaczyna nam się tutaj ładnie topić. I teraz pokroimy ładnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak wam wspomniałem, to jest mięsko po 3 minutach, czyli 1,5 minuty na jedną stronę i 1,5 minuty na drugą. Jeżeli chcecie mocniej dociągnąć, zróbcie tak jak powiedziałem, czyli odkroimy kawałek, ktoś uważa, że to jest jednak dla niego zbyt surowy. W porządku, wracamy na grill, jeszcze po minucie i macie na pewno medium. A ja mnie sobie pozwolę spróbować. Marmurkowość, taka delikatna, soczystość. Nawet bym odrobinę porównał do takiego zimnego masła. Ale tyle zimnego masła tylko w konsystencji. Naprawdę super. Jak będziecie to grillować i jeść, zrozumiecie, co mam w tym momencie na myśli, jak to smakuje. Jest naprawdę super. Pyszne. Idę to przebić cydrem. Słuchajcie, spróbowaliśmy wołowiny. Spróbowaliśmy szaszłyka. Został nam łosoś. Pozwolę sobie to teraz przełożyć. Niech sobie tutaj leży i za chwileczkę zaczeka. Masło czosnkowe też odkładam na bok. Do łososia będzie nam potrzebna folia aluminiowa i papier do pieczenia. Dlatego, że rybka, wiecie, na grillu lubi się przyklejać. My spróbujemy zastosować taki lifehack, żeby wam było łatwiej i łosoś super się zrumienił, a jednocześnie nie rozpadł. Otwieramy naszego łososia. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest w marynacie, jest już doprawiony. Jedyne co do nas należy, to go zgrillować. Łosoś jest surowy, także będzie potrzebował kilku minut więcej niż nasze yakitori do tej pory. Wiecie, że około 4-5 minut spokojnie na stronę. Mamy folię aluminiową. Mamy papier do pieczenia. Układamy jedno na drugie. Z jednej strony układamy łososia, tak żeby pół papieru było czyste. Dlaczego? Dlatego, że podczas smażenia dzięki temu papierowi będziemy mogli spokojnie przełożyć łosoś na drugą stronę i się nam nie spali. I w tym momencie nasza rybka ląduje na grillu. Do wołowiny potrzebowaliśmy bardzo wysokiej temperatury. W tym momencie musimy zmniejszyć troszeczkę moc grilla. Ja mam tutaj takie śmieszne przystawki. Wy możecie położyć to po prostu na wyższą półkę. I jak widzicie, łosoś zaczął sobie spokojnie dochodzić. Myślę, że nawet jeszcze odrobinę mogę zmniejszyć temperaturę. Czyli jeszcze wyższa półka. Widzicie, jak tam pięknie dochodzi. Spróbuję sobie delikatną łopatką tylko podważyć i zobaczyć, czy wszystko jest super. Tak, nabiera ładnych kresek od grilla. Zaczyna się delikatnie przypalać. Tam jest też olej, także nie bójcie się, nie powinien się przykleić. Ale tak czy inaczej trzeba zwracać na niego uwagę. Łosoś sobie chodzi. Minęło około 4 minutek. Możecie sobie zobaczyć na przekroju, czy już jest dosmażony. U mnie w tym momencie jest mniej więcej w połowie, może troszeczkę niżej, co oznacza, że już dolna część łososia jest dosmażona. I to, o czym wcześniej mówiłem, teraz pokażę wam lifehacka. Czyli na tej folii łapiemy za papier,
Może pomożemy się łopatką. I przewracamy całą rybę na drugą stronę. Zobaczcie, jak to wygląda. Mega fajnie, nie jest rozwalony. Dużo osób ma problem z tym, żeby zrobić łososia na grillu, żeby się nie rozpadł. No wiadomo, ryba jest delikatna, jest bardzo tłusta, także spokojnie może się rozpadać. Ale ten patent naprawdę się sprawdza w domowych warunkach, w profesjonalnych warunkach. No i przede wszystkim jest łatwy do zastosowania, bo każdy ma w domu papier do pieczenia. Przynajmniej powinien, a jak nie, to zachęcam do kupienia. I folię aluminiową. Próbuję go przesunąć. Może kamera teraz tutaj pokaże, jak w połowie jest usmażony łosoś. Widzicie? Teraz górna część jest przepalona, a dopiekamy go od dołu. I myślę, że kolejne 4 minutki możemy sobie go spokojnie w ten sposób zostawić. Zauważcie, że nie zamykam grilla, dlatego że jeżeli go zamkniemy, zwiększymy temperaturę jeszcze bardziej. Możemy to zrobić, jeżeli chcemy prowadzić proces bardzo szybko, ale my się nie spieszymy. Łosoś jest troszeczkę wymagający, dlatego na spokojnie, od dołu cały czas się dopala. Nie musimy się niczym stresować, mamy czas. Jest, nie wiem, piątek, sobota, także wasze zdrowie i czekamy na łosoś. Mamy 2 minuty do końca. Nasz łosoś jest w 80% drogi do talerza. Dobra, słuchajcie, łosoś najwidoczniej już może nie ma dość, ale jest przygotowany. Dlatego zdejmujemy go, pokażę wam, jak wygląda w przekroju. Pomagamy się łopatką. Zobaczcie, tak wygląda z tej strony. A teraz przewrócimy na drugą. Za papier, cyk. No i powiedzcie mi, że to nie wygląda apetycznie. Dobra, szybka akcja. Przecinamy go i zobaczymy, jak wygląda w środku. Co ciekawe, to jest łosoś nasz z Dozo. Więc nawet jeżeli go nie przeciągniecie do końca, zobaczcie, jest nawet delikatnie różowiutki, nie jest wysuszony. Nawet jak go przycisnę, zobaczcie, ile soku z niego wypływa. Nie niszczmy go. Zostawmy go w ten sposób. Macie w pełni zamarynowany, super kawałek, ugrillowany i przede wszystkim smaczny. Ja nie mogę się już doczekać, dlatego wycinam sobie kawałek. Pewnie zrobicie to samo. Jest szybki najazd. Zobaczcie, pięknie się rozpada. Czuć dym, czuć kolendrę, czuć odrobinę czosnku. Jest naprawdę super, zupełnie inne wydanie niż na pewno znacie. Mega delikatne, mega smaczne. Także dajcie znać, czy wam też taki wyszedł, czy wyszedł jeszcze lepszy. Myślę, że też można to zrobić. Czy w ogóle zjedliście surowego, nawet bez grillowania, bo tak wam smakował. Słuchajcie, tak wam pokazałem, jak możemy teraz przygotowywać nasze grillowe wydanie w stylu japońskim. Wszystko możecie sobie zamówić u nas. Łososia, krewetki, wołowinę, stek. No i będzie super przygoda. Jestem pewien, że naprawdę was to zaskoczy. Tego kto pierwszy, ten lepszy. Takie brutalne zasady, ale są skuteczne. Słuchajcie, miłej soboty, niedzieli, weekendu, wtorku, w sumie nie wiem, jaki jest dzień u was. Życzę wam przyjemności, życzę wam smacznego. Śmiało możecie zamawiać. I co? Do zobaczenia. Dajcie znać, jak to u was wyglądało. Trzymajcie się.